Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć! A dzisiaj na szybko gramy sobie w pana Payne'a, dokładnie to w gierkę Max Payne. Tutaj już mnie zaczęli, już się skapnęli, gdzie jestem, nawet mi się nie dali przywitać z widzami, no to jest naprawdę niekulturalne zachowanie, moi drodzy widzowie. Możecie ich zhejcić, niestety nie wiem, jak oni się nazywają, ale pozwólcie, że nagrywamy. Moi drodzy widzowie, Max Payne, następny odcinek, zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie. Czy kończymy tą grę, czy też nie? Dzisiaj będzie odcinek tylko i wyłącznie jeden, ponieważ jak sami oglądacie mój kanał, mamy dosyć spore problemy z czasem. Wiecie, równo jest teraz zakończenie półrocze, za niedługo ferie, tak więc nie bójcie się, dwa odcinki dziennie już będą się szyko... O, w mordę, nie zauważyłem tego typa u góry. O, w mordę, kochany. Dobra. Mordefucker! Nie! Why? Dlaczego, kurde? Tak pięknie było. Dobra, moi drodzy widzowie, teraz chociaż wiemy, gdzie iść. A, tak, okej. Tutaj. Rzuci tego granata? Okej. Tak, rzuci. Ale pot, ale nop! Dobra, moi drodzy widzowie. Następny fast fan na kanale to będzie z Gary Moda, jakby ktokolwiek chciał wiedzieć. Ja wiem, że naprawdę dawno już nie było fast fana, no powiem wam szczerze, że mnóstwo czasu on zajmuje do nagrywania, tak więc nic z tym sam nie zrobię. No po prostu mord. Jakoś to przeczułem. Nie, nie ma. Granat, leci, nie. Spadać. Juhu! Ale mam mało życia. Jestem na jednego strzała. I granat leci sobie, nie. I już nie trafił we mnie. I w głowę celuję mu. Tylko nie śpiewaj, uchy mi wie. No dobra, moi drodzy widzowie, mniej zabawy, więcej grania. Czyli więcej. Ała! Skąd tam typek był na boku? Nawet go nie zauważyłem. Kto tam nie strzelał? Yo, 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 yo. Teraz pytanie tylko, kto we mnie? Tu jest typ! Och, jak ja go nie zauważyłem? Gdzie ten typek? What the fuck? Się tu teleportuje, czy co? Nie wiem. Dobra, moi drodzy widzowie. Ja wiem, że zbliżam się tak naprawdę razem z tym odcinkiem już do końca gry, bo po prostu dowiedziałem się, ile rozdziałów mamy. Aktualnie jesteśmy w trzecim rozdziale, w pierwszej części. Nie będę wam mówił, ile jest tych rozdziałów, nie chcę wam jakoś tak zaspoilerować mimo wszystko, ale na pewno... What the fuck? Na pewno mnie zrozumiecie, moi drodzy widzowie. Max Payne'a zakończymy seria. Cieszy się oglądalnością, jak tak naprawdę chyba każdy filmik na moim kanale, ponieważ taka średnia ponad 100 wyświetleń dla mnie jest jak najbardziej okej, okay, spoko, mimo że łapki pod ostatnim odcinkiem chociażby z Fallouta były no po prostu, kurde, 18 łapek, 18 łap, ała! 18 łapek w górę, no po prostu, no ja się tak cieszyłem, jak zobaczyłem, wstałem sobie na następny dzień, patrzę, o w mord, 18 tych, what the fuck, to nie? Powiem wam szczerze, że to był jeden z fajniejszych dni tak o sobie sprawdzania na YouTube, ile łapek filmik osiągnął. Potem, co ciekawe, również CSGO, tyle samo łapek, chyba 17, też chyba 18, sam już nie wiem, złapał. Tak więc to jest ewenement na skalę światową tak naprawdę, moi drodzy widzowie. Ja się z tych łapek jak najbardziej cieszę. To łapki są tak naprawdę wyznacznikiem, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne. Tak więc... Ja właśnie na nie szczególną zwracam uwagę. A i na komentarze. Tak naprawdę to, jeśli ktoś napisze fajny komentarz, to ten komentarz jest dla mnie miliard razy ważniejszy niż ilość łapek. Na pewno myślę, że sami to lepiej rozumiecie ode mnie. Okej, my tu mamy jakąś wreszcie... Nie ten, środkowy? Kurde, co ja klikam? Co on robi? Ze snajperki się chyba nie da tak strzelać. Jak to się wyłączo? BOOM! Oh yeah! Prawie jak sniper alive, bitches! Nie wiem, jakim cudem straciłem prawie, że cały czas w spowolnieniu.
A tego nie zauważyłem, okej. Jakaś tam mamy ten, czyli okej, teraz muszę tu kliknąć i pojechać w tą stronę. Lecimy, panowie. Trzeba uważać, gdzie tu wrogowie będą. Nie chcę zapisywać, bo mam mało. Szkoda, że nie ma takiego dźwięku jakiegoś, jak w Sniper Elite, chociaż no, mimo wszystko ta gra jest naprawdę stara, Sniper Elite. Druga część, bo w pierwszą nie grałem. No to jest nowa gra i jest różnica na pewno w jakości, ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony, jak pierwszy raz jak zdobyłem tą snajperkę, w poprzednim odcinku zresztą to było, no to zaskoczyłem się, no nie mało, moi drodzy widzowie, co patrząc, że jest w slow motion pocisku, no, mimo że nie ma jakiegoś tam super efektu, grafiki, na co niektórzy narzekają, prawda, no grafiki nie ma, no ale mimo wszystko jest, po prostu jest to coś, co ta gra ma, to coś, no, to się nie da nazwać, co to jest. Możecie się zapytać, dlaczego ja idę tutaj, bo zauważyłem apteczkę, no i amunicję, tak więc ja tutaj muszę po prostu wyjść i to zebrać. Jest mi odzio. Od razu się jakoś lepiej czuję. What the fucking shit? Yo, yo, bitches! Dobra, lecimy do przodu. No, czemu mi... Nie, 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 tylko nieprawy, nie, tylko nieprawy! Mnie tu nie pozabijali wszyscy. Jestem Pain, Max Pain. Dobra. Lecimy dalej. Wiecie, to jaka będzie gra następna po Max Pain? Nie będzie to Max Pain 2. No, po prostu, no, powiem szczerze wam z góry. Max Pain nie ma takiej oglądalności i takich waszych komentarzy, czy też łapek nawet, na jaką sobie bym życzył po tej serii. Mimo, że na początku naprawdę sporo ocen, w cudzysłowie, zbierała. No to są oceny tak naprawdę. Ja patrzę, ile jest łapek w górę, ile w dół, czy coś się podoba, czy nie. To wtedy dla mnie to jest ocena. Najzwyczajniej w świecie, prawda? Na początku, wiadomo jak to jest na początku, nowa seria. O, wow, Stilgar nagrywa jakąś tam grę. O, wow, zawsze chciałem, żeby to nagrał. A po kilku odcinkach już zawsze jest taki ten czas, że wiecie, tak o jakoś to wszystko sobie znika. No i po prostu, no jednak mi nie zapisało, że to wszystko jakoś tak już przemija i no po prostu no, było, nudziło się. Sami na pewno wiecie lepiej ode mnie, jak ktoś się nudzi, a to się nie nudzi. Ja mam do was prośbę, jeśli seria wam się podoba, piszcie to w komentarzu. Jeśli się nie podoba, to nie piszcie tego w komentarzu. To co ja mówię, o, to też piszcie w komentarzu, że wam się nie podoba. Bo to jest taki wyznacznik opinii. Nie każdy jest fajny, żeby dać łapkę w górę, jeśli się podoba, bo mam, ja sam tak też bardzo często robię, że mimo, że oglądam jakiś film, to zapominam dawać łapkę w górę. No nie wiem dlaczego, już tak po prostu z przyzwyczajenia chyba, nie wiem tak naprawdę dlaczego. Takie dziwne strasznie, no ale mimo wszystko chyba wiecie, o czym tak mniej więcej mówię. Dobra, ja tu może często zapisuję, bo w najprzemniej świecie nie chcę zginąć znowu. Yo, 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 motherfucker, yo, 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 yo. Dobra. Dobra, mamy tu chyba wszystkie rzeczy, co mieliśmy sobie wziąć. Apteczka jeszcze mnie leczy, tak więc my chyba mamy iść za drzwi. O nie, znowu jakieś... What the fuck? Spadamy! Nie wiem, co on chce mi tak z daleka zrobić, ale... Ja mu zrobię więcej. Okej, następny. Oh yeah, bitches! Tak się gra! Dobra. Ała, ktoś we mnie jeszcze strzela, ale nie wiem, którą. Jak zginę, to się dowiem. Muszę przyznać, że granie na średnich tych, nawet w tej grze jest, kurde, zaje fajnie trudne. Ja się cieszę! No nie, no skoczyłem prosto na shotguna, bez ja i padnę teraz. Aha, leć się, szybciej! Dobra. Nie wygłupiania się, więcej grania, moi drodzy widzowie. Na pewno też tak powiecie. Ach, znowu ktoś we mnie strzela. Spadać mi. Au, au. What the fuck? Pytanie, skąd we mnie to mnie strzela? Tam był chyba na dole. Ludo. Muszę go jakoś znaleźć. Tu jest! Jakbym wiedział... Tyry. What the fuck?
Nie miało tak wyglądać. Mam lepszy... Granat! Haja! Bitches! Skinąłeś. Dobra. Otwierać. Otwierać. Jak ja mam tu wejść? Chyba nie tędy. Nie tędy droga, moi drodzy widzowie. Lecimy dalej. 10 minut odcinka. Nadal pierwsza część. Zobaczymy. Stilgar, celuj w głowę! Wreszcie zmądrzałem. Znalazłem statek Borisa Dime. Okej, mamy jakiś statek. Tu chodziło o to, aby znaleźć tam broń, którą będę mógł wziąć dla siebie, mimo że broni mam dosyć dużo. Nie, przecież okno chyba mam... Nie, może... O, otworzyło się. Okej, miodzie. To już chociaż wiemy, jak tam wyjść. Znajdziecie, życie tu będzie od... No właśnie. La 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 la! What the... Yo, yo, motherfucker! Pua! Yo, yo, motherfucker! Teraz ja go zaskoczę, co to ma? Czy ja go zabiłem przez drzwi? Nie, nie zabiłem go! What the... Udało się, ale mamy tak mało życia, że mamy dosyć spory problem. Ach, szybko. Pomocy. Oje, amunicja. Nie stąd, nie zowąd. Oła, a ja lecę. Apteczkę mi dawać. Whisky też może być, albo nie, lepiej nie. Mam złe doświadczenia z alkoholem. Zwłaszcza podane przed piękną kobietę, która właśnie chciała mi pomóc. Pozdrow dla kumatych, ewentualnie dla tych ludzi, co oglądają odcinki z Max Payne. Których bardzo fajnie pozdrawiam ponownie. Bo przed chwilą powiedziałem pozdro i znowu. Łoch, ale kopniak. Rdza już dawno zajęła się burtami frachtowca. Borys Dime zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni, razem ze szczurami i brudną wodą. No, logikę biorąc. Dobra, moi drodzy widzowie, my też na tym zakończymy... Albo jeszcze nie na tym. Na tym jednak zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że się wam podobał jak najbardziej. Dziękuję za wszystkie fajne, miłe komentarze, za te niemiłe też. Tak naprawdę, bo mogą to jakoś zmobilizować. Ja wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.